Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gniot. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 27 stycznia 2024 roku. Słuchacie właśnie 483 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonów witają się z wami niezwykle ciekawa świata Agnieszka Brodzik. Witam cię. Cześć, to ja. Jest z nami także zmanipulowany hedonista Paweł Mateja. Cześć. I jestem tutaj ja, pełen ideałów asystent doktora Szymon Szymas-Cieśliński. Witam również. Witamy się z wami i zapraszamy na audycję poświęconą najnowszemu filmowi Yorgosa Lanthimosa, czyli Biednym istotom. Poor Things z 2024 roku, film, który wszedł do polskich kin przed tygodniem, 19 stycznia właśnie 2024 roku. Reżyserem, jak słyszycie, jest Yorgos Lanthimos, grecki reżyser odpowiedzialny między innymi za film Kieł z 2009, nie mylić z Task z 2014, bo są dwa kły i to są dwa zupełnie różne filmy. Nakręcił też Alpy, Lobstera, Zabicie świętego jelenia czy Faworytę. O Zabiciu świętego jelenia nagrywałem, opowiadałem wam o tym filmie w 162 nawiedzonym podcaście i to był ten moment, kiedy ja się właśnie w takim specyficznym stylu kręcenia i snucia opowieści Lanthimosa zakochałem totalnie, dlatego teraz właśnie to Agnieszka, nie, ty nam napisałaś na karpiowym czacie, że Biedne istoty wchodzą do polskich kin i ja jakoś totalnie teraz nie śledziłem repertuaru i bardzo dobrze się odezwałaś, bo jeszcze nie daj Boże bym to przegapił przez sesję i to jaką mam sytuację zawodową aktualnie, a tak to trafiłem do kina prawie że premierowo i bardzo się z tego cieszę. Jeszcze wspomnę o scenarzystach. Scenariusz współtworzył, że tworzył współpracownik Lanthimosa Tony McNamara. On też właśnie pisał scenariusz do Faworyty i też współpracował przy scenariuszu do Cruelli, a więc pisał scenariusze do dwóch filmów z Emmą Stone, która to jest tutaj też główną bohaterką, wciela się w postać Belli Baxter. I jest to adaptacja powieści Alasdaira Greya, czyli szkockiego powieściopisarza, powieści o tym samym tytule. No i na początek chcecie coś o twórcach wspomnieć? Macie do nich jakieś specyficzne nastawienie? Lubicie Lanthimosa? Widzieliście jego inne filmy? To jest film o dziewczynie, która ma mózg dziecka. To tutaj Paweł zrobił takie małe nawiązanie do naszej rozmowy sprzed nagrywania, ponieważ Szymas się zastanawiał, czy powiedzieć to w sekcji bezspoilerowej, czy nie. Padło już, nie wytniemy tego. Skąd wiecie? Kto będzie montował? Jeszcze nie wiem. Ja tylko chciałam dodać, że czytałam książkę. Takie wyznanie tutaj zrobię wielkie. Ale w kontekście premiery, czy jakoś niezależnie zupełnie? Tak. Jak się dowiedziałam, że o tym filmie i tam obejrzałam chyba jakiś zwiastun, czy jakiś coś tam, nie pamiętam dokładnie. Pamiętam tylko, że było coś Frankensteinowego i Emma Stone, mówię, biorę. A potem zobaczyłam, że... I potem w ogóle przypadkiem zobaczyłam okładkę tej książki i jeszcze taką tą filmową chyba. O ile dobrze kojarzę. Więc mówię, o, to jest na podstawie książki. Wow, to ja chcę ją przeczytać. I tak zupełnie bez czytania autorze, bez żadnego wstępu, nic, po prostu biorę i czytam. A wydaje mi się, i tutaj może to jest istotna informacja dla słuchaczy, jeżeli będziecie chcieli sięgnąć po tę książkę
O kurczę, chociaż nie, dobra, już po obejrzeniu filmu to może nie ma sensu, ale chodzi mi o to, że ja tak, wiecie, cold turkey zrobiłam, a to jest bardzo specyficzna książka. To jest książka napisana w latach 90. z tego co kojarzę, chyba 93 była premiera, ale jest stylizowana na wiktoriańską powieść i to jeszcze taką, która udaje, że jest prawdziwa. Więc tam macie, wiecie, nawet nie to, że powieść szkatułkową, co oczywiście tam wstęp, który udaje, że jest wstępem napisanym przez tam rzeczywistego człowieka na temat rzeczywistych dzienników prawdziwego tam żyjącego człowieka. Potem jest jeszcze jakiś list, jeszcze jakieś postscriptum. Jeszcze jest nawet errata taka niby udająca taką prawdziwą erratę z wydawnictwa. I generalnie tam się dużo dzieje w tej książce. W ogóle to jest ciekawe, bo film raczej nie ukrywa, nie, że to jest baśń, właśnie elementy fantasy, science fiction, etc. ma. Tak, tak. I tutaj muszę dodać, że tak bezspoilerowo powiem, że zakończenie książki jest zupełnie inne. Tam się na końcu, i nawet nie chodzi nawet o fabułę, chociaż w fabule też są bardzo istotne zmiany, które moim zdaniem w ogóle sprawiają, że film jest osobiście dla mnie dużo lepszy. Uważam, że wiele rzeczy problematycznych z książki zostało rozwiniętych albo zmienionych w taki sposób, że ta historia moim zdaniem jest lepsza, bo miałam dużo problemów ogólnie z tą powieścią, ale zakończenie jest jakby w zakończeniu dzieją się rzeczy, które zaprzeczają w ogóle wszystkiemu, co się wydarzyło wcześniej, jakby to taki duży znak zapytania tam się pojawia, więc no tak, lepiej coś tam być trochę przygotowanym na to, co się czyta, bo ja na przykład nawet nie wiedziałam w pierwszej chwili, czy to jest książka współczesna, stylizowana, czy to jest faktycznie wiktoriańska jakaś, o której nie miałam pojęcia, ale bardzo szybko się zorientowałam, że to jest niemożliwe, żeby ktoś w czasach wiktoriańskich pisał o takich rzeczach. Jakby, tam wiadomo, język był taki, żeby nie powiedzieć wprost, co robi Bella, ale jakby no, nikt by się w czasach wiktoriańskich tak dokładnie nie zajmował kobiecą seksualnością i różnymi tam innymi rzeczami, więc jakby się zorientowałam, że to jednak musi być stylizowane. Dobra, to odnośnie tego zakończenia to wyjaśnisz pewnie później, nie w strefie spoilerowej, ale tak, powiedz tak ogólnie, bo mówisz, że film jest lepszy, że poprawia różne błędy książki, ale czy książkę też polecasz? Czy jednak byś stwierdziła, że można ją pominąć całkowicie? Wydaje mi się, że jest ciekawostką. Wydaje mi się, że prawdopodobnie ominęły mnie jakieś, że jakby moja interpretacja tej książki może być nie do końca... Mogłabym nie zauważyć pewnych rzeczy, ponieważ nie znam kontekstu, ponieważ to jest bardzo specyficzny autor. I chciałam właśnie jakby nie to, że przestrzec, tylko jakby tak uwrażliwić ludzi, że gdyby, że to jest rzecz ciekawa, ale trzeba mieć do niej dystans i wiedzieć, że jest specyficzna i może coś tam poczytać o niej. Mhm. Tak. I dziękuję, skończyłam swoją wypowiedź. Czyli ty się przygotowałaś do seansu lekturą, a ty, Pawle? Ja się w ogóle nie przygotowałem. W tym sensie, że w zasadzie miałem tak, mój kontekst pójścia na ten film jest taki, że chciałem pójść po prostu ostatnio na coś do kina, a nie bardzo widziałem na co. W sensie jak tak przeglądałem w ostatnich miesiącach. Nie, naprawdę, przeglądałem tak, nie wiem, od grudnia, co tam w kinie leci i bieda. No po prostu jakiś jeden horror, ale tak jak patrzyłem już na sam plakat, to widziałem, że ble, nie chcę tego oglądać. I byłem taki już, kurczę, no wypuszczony, nie? No chciałem strasznie na coś pójść i właśnie Aga mówi, że ten, że tu jakieś biedne istoty i że fajne, no to tak, ja przyznam, ja nie oglądam, ja nie oglądam za bardzo trailerów, jeśli nie są puszczane w kinie, więc tylko uznałem, że okej, no to w sumie fajny tytuł, pójdę. Ja nie widziałem żadnego filmu tego reżysera, ja nie patrzyłem, kto tam gra, nic takiego. Po prostu poszedłem do kina w środę, było tanie. Okay. Czysta karta. Czysta, absolutnie. Dobra, to mimo iż Paweł mnie tutaj ostro troluje, ja bym jednak chciał zacząć bezspoilerowo i powiedzieć, że właśnie ogólnie polecam iść totalnie w ciemno. Ja kiedyś widziałem zwiastun, ale totalnie go nie pamiętałem, a w tym roku też wejdzie do kin jeden albo nawet dwa filmy też nawiązujące jakoś tam do Frankensteina. Mnie się trochę informacji o tych wszystkich produkcjach trzech zlały w głowie, więc właśnie też poszedłem do kina i dałem się zaskoczyć i to było świetne doświadczenie. Zacznijmy od tego, że
jak to w przypadku Lanthimosa, ten film jest dziwny, absurdalny, zwariowany, pokręcony i dzieją się tutaj rzeczy niestworzone i dzieje się ich wiele. Przed nagraniem też zaskoczyliśmy się, bo Paweł, powiedziałeś, że ten film trwał prawie 2,5 godziny. Ja z Agnieszką byliśmy przekonani, że był krótszy, ale on rzeczywiście trwał 2 godziny 21 minut według czasu podanego na IMDb. Ale ten seans po prostu płynie się przez niego, tak? To tam naprawdę nie ma raczej, przynajmniej ja nie odczułem żadnych momentów przestoju, nudy czy czegoś takiego. I my przez cały czas jesteśmy mniej lub bardziej zaskakiwani. Widzimy podróż młodej bohaterki, właśnie Belli Baxter, która jest postacią bardzo nietypową. Ta podróż odbiega od standardów znanych z innych baśni, literatury młodzieżowej i tak dalej. I właśnie ten film skojarzył mi się w pierwszej chwili z ubiegłoroczną premierą nowego filmu Ariego Astera, czyli Bo się boi, który też był dziwny i wymagający, ale moim zdaniem właśnie był trochę zbyt wymagający. Widzieliście, nie? Bo się boi? Nie. Oboje? Nie. Nie, serio? Serio. I jak, wiesz co, na początku... Czemu ja z wami rozmawiam w ogóle? Ja trochę byłem na początku, no Aster, nie? No to myślałem, super, pójdę na Astera, ale jak tak zacząłem czytać pierwsze opinie na temat tego filmu, to nie poszedłem po prostu. Znałem, że to nie dla mnie. Mhm. Mnie się podobał, ale on rzeczywiście był mało przystępny dla przeciętnego odbiorcy. Gdybym miał strzelać, nie obstawiać... Ale to jest taki strzał w moją stronę? Przeciętny odbiorcy. Nie. Dlatego nie rozumiem, czemu go nie widziałeś, nie? Znaczy, ja bym obstawiał, że wiecie, jeżeli ktoś pójdzie na Bo się boi, tak, z ulicy, nie na zasadzie, bo znajomi idą na przykład, nie, czy coś, czy właśnie po prostu idźmy na cokolwiek do kina, to jest duża szansa, że się będzie męczył, bo ten film jest za bardzo jednak symboliczny. A biedne istoty moim zdaniem dalej mogą dawać takiej osobie jakąś radość z seansu. Jasne, istnieje ryzyko odbicia się przez poruszaną tematykę i ten miks gatunkowy, ale jednak wydaje mi się, że szanse na dobrą zabawę są tutaj o wiele większe, no bo właśnie to jest baśń, tak? To nie jest film realistyczny, który nagle zamienia się w jakiś surrealizm ciężki, tylko on się rozgrywa w tym alternatywnym świecie rządzącym się swoimi prawami. Mamy ten, właśnie powiedziałeś, wiktoriański, nie wiem, steam i diesel punk w jednym. Bo książka jest stylizowana na wiktoriańską, ale film jakby idzie zupełnie takim alternatywnym. Ale on ma też coś takiego gotyckiego, lekkiego, nie? Właśnie, czy wiktoriańskiego w sobie. Oni zaczęli od tego, ale poszli tak, wiesz, jakby zupełnie, to nie jest coś, co jest wprost stylizowane na jakąkolwiek epokę. To ma po prostu inną rzeczywistość własną. Tak, i różne takie elementy czerpane z różnych nurtów. Gatunkowo to też jest totalny miks, tak? Miks, nie wiem, z jednej strony młodzieżowej powieści przygodowej, jakiegoś coming of age, parodii romansu, Frankensteina, ale wszystko jest przepełnione seksem i jeszcze nakręcone trochę w duchu Monty Pythona. Ja miałem trochę wrażenie, jakby właśnie nie wiem, Terry Gilliam wrócił w chwale. Terry Gilliama, ale nie Monty Pythona. Tak, znaczy, no to, tak. I właśnie jakby chciał stworzyć naprawdę mroczną komedię Gilliam, no to, że coś takiego mogłoby powstać. Znaczy ja chciałam tylko powiedzieć, bo jakby dodać do tego, że powiedziałeś, że to jest film dla kogoś takiego z ulicy. Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że żarty są takie, które po prostu rozśmieszą raczej większość ludzi. I to, może, no to tak. I to może już wystarczyć do tego, żeby ktoś się dobrze bawił na tym filmie. Dosłownie bawił. I wszystko jest przesadzone, takie over the top, ale przy tym dla mnie było piękne, nie? Takie naprawdę czarujące, momentami trochę przerażające, bo tutaj są poruszane też dosyć mroczne tematy, ale i zabawne. Właśnie tak jak mówisz, on autentycznie jest śmieszny i przepełniony seksem. Seks jest tutaj chyba tyle samo, co żartów, ale właśnie ostatecznie ten seans był dla mnie no, doświadczeniem. Tak? To nie był po prostu kolejny dziesiąty film, nie? To nie była kolejna dziesiąta fabuła, tylko to było jakieś przeżycie, taki rollercoaster emocji. Właśnie byłem zaszokowany kilkoma rzeczami, rozbawiony zarówno tym humorem, jak i tym retellingiem też horrorowych właśnie, czy gotyckich, wiktoriańskich motywów i też tym w sumie obecnym tutaj mrokiem, tak podskórnie właśnie obecnym, bo wiele zabawnych motywów przykrywa jednak no, ciężkie dramaty i takie naprawdę brutalne wydarzenia z życia postaci. I to nie jest idealny film, ale jeżeli chodzi o mój fan z seansu,
no to to było dla mnie 10 na 10, tak? Jeżeli chodzi o oryginalność, nie? O takie właśnie, że poszedłem do kina i autentycznie czułem, że to jest coś świeżego, coś, co rzadko widzę w kinie, no to ja jestem tym zachwycony, nie? Dla mnie to jest must see i ja autentycznie wszystkim polecam, żeby spróbować, nie? W sensie myślę, że warto, bo jak chwyci, to myślę, że chwyci całkiem mocno. No to dzięki. Nie no. My się zgadzamy. Tak, nie ma o czym rozmawiać. Nie no, to, okay, to jest... Chodzimy do fabuły. Tak, to jest naprawdę film, który... No ja mówię, ja szedłem na niego bez jakichś tam wielkich oczekiwań. Coś tam właśnie słyszałem, że jakieś trochę fantazy, że nie wiem, czy science fiction, że jakiś tam Frankenstein. Ale to jest... To nie jest tak, że ktoś coś takiego rzuci i wiemy, co będziemy oglądać, nie? Co nie? Nie. Totalnie się tak zastanawiałem. Jakbym miał komuś opisać, co to jest za film, to bym nie dał rady do końca. No ja teraz chciałem krótko, nie? No. Powiedziałem pewnie za 30 zdań. Tak, tylko liznąłem temat. To jest na pewno jeden, to jest film z gatunku, który mój tata zawsze mówi, jakiś głupi film Agi. No nie, ale jak miał tak właśnie, bo ja tak sobie to próbowałem zdefiniować, że to jest właśnie taki trochę steampunk, trochę Frankenstein, trochę jakaś komedia i jakby mi ktoś powiedział, ej Paweł, iść na film, który jest właśnie czymś takim do kina, to ja bym w życiu nie poszedł. Nie dlatego, znaczy dobra, bo ja nie wiem, no nie lubię na przykład filmów, które udają retro. Tak za bardzo. Trochę mnie to... W ogóle nie lubię takich... Ja lubię klasykę grozy, powiedzmy, ale nie lubię, jak ktoś stylizuje się na klasykę grozy za bardzo. A tutaj jest masa... Zajmujemy Piotka Bogowca. Piotr się nie stylizuje. Się stylizuje? No nie, no ale... No i nie ważne. No, nie pozdrawiamy i tak, tak, bo... No pozdrawiamy, tak. Dlaczego nie? No ja dawno go... Tak, no, ale właśnie i jakby mi ktoś próbował ten film tak polecić właśnie tym, co po prostu... Z czego on się tak składa w taki gruby, jakiś grubocięty, no to w życiu, nie. To brzmi fatalnie, a wchodzi się na to i dostaje się po prostu naprawdę, no coś zupełnie... Nie wiem, no czego nie umiem jakby tak sprecyzować, czym ten film jest. On jest naprawdę bardzo bogaty i bardzo interesujący i wchodzi dlatego się mówię, po prostu oryginalny, w ten świat. Świeży i właśnie taki fajny, nie? To jest to słowo klucz, nie? Że on jest taki cool, nie? W tym, znaczy, co robi. Bardzo przyjemnie się go ogląda, to nie jest łatwa rzecz. Jest bardzo artystyczny. Taki, mówię to w tym sensie, że tam jest każdy szczegół bardzo dopracowany i jest niesamowicie bogaty ten film w różne... praktycznie na każdym poziomie. Bo nawet to, jak mówią postaci, jest jak mówią, specyficzne. Jak wyglądają, nie, jak wyglądają sety nawet. Tak, no. I tam jest wszystko ważne. To, w jaki sposób się porusza bohaterka, jak mówi, co mówi... To jak się ubiera, ona w trakcie bardzo jej, zmienia się nawet to, bo na początku ten film jest retro, w sensie jest czarno-biały, a potem pojawiają się kolory i to jest, no mówię, bardzo ciężko jest opisać ten film, bo trzeba było bardzo dużo zdań zbudować, żeby wszystko ująć, bo to jest tak bogaty film po prostu. I to jest dokładnie. W ogóle zabawne, bo jak na przykład mówisz, że ten film się robi kolorowy, to trochę też nie odzwierciedla tego, jak bardzo on się robi kolorowy. Tak, to nie jest po prostu przejście na zwykłe... Znaczy, końcówka jest trochę bardziej współcześnie kręcona, współczesne kino, ale po drodze są te stylizacje różne, więc właśnie to jest film w ruchu, film w rozwoju cały czas, tak samo jak bohaterowie. Ale to przejdźmy w końcu teraz do fabuły, więc jeżeli nie chcecie wiedzieć nic, to idźcie po prostu do kina, wyłączcie teraz, wróćcie do podcastu po seansie. A jeżeli chcecie coś więcej się dowiedzieć, no to zostańcie jeszcze trochę z nami. Ciężkie spoilery wydzielimy na sam koniec. Więc trafiamy w tym filmie do posiadłości Godwina Baxtera. Jest to uznany naukowiec i chirurg, który odnajduje ciało ciężarnej samobójczyni i postanawia wskrzesić je, przeszczepiając mózg jej nienarodzonego dziecka w miejsce martwego mózgu matki. I tak właśnie tworzy Bellę Baxter, czyli dziecko w ciele dorosłej, 30-kilkuletniej kobiety. W toku filmu my śledzimy proces dorastania Belli. W pierwszych scenach widzimy właśnie kobietę o zachowaniu, no nie wiem, niemowlęcia, takiego naprawdę malutkiego dziecka, potem kilkuletniego, w końcu, nie wiem, nastolatki. To już jest kwestia interpretacji, może w jakim wieku
takim intelektualnym, ona kończy ten film, ale to jest teraz nieistotne. My widzimy, jak Bella rozwija swoje funkcje motoryczne, jak uczy się jeść, nawiązywać relacje z ludźmi i odkrywać otaczający ją świat. Jej stwórca, Godwin, zwany po prostu Bogiem, tak od imienia, próbuje uchronić ją od kontaktu ze światem zewnętrznym, ale Bella nie chce być trzymana pod kloszem i przy pierwszej okazji ucieka z o wiele starszym od siebie mężczyzną, takim właśnie hedonistą, Duncanem Wedderburnem, by zwiedzić stary kontynent. Trafia do kilku miast, tak, do Lizbony, Aleksandrii, Paryża i przy okazji też chce dać upust swoim potrzebom seksualnym oraz wynieść właśnie wiele lekcji o tym, że życie, znaczy może nie tyle chce, ale to się dzieje. Ona wynosi lekcje o tym, że życie nie jest takie beztroskie, jak mogłoby się jej początkowo wydawać. No i właśnie przeżywa wiele różnego rodzaju przygód, tak zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, zarówno jakichś tam rozkoszy, jak i rozczarowań. I myślę, że tyle wystarczy jako wprowadzenie już tak konkretnie do fabuły. I co, porozmawiam o Belli najpierw, czy o czymś innym? No, nie wiem. Możemy o Belli. Ja mogę powiedzieć na start, że tak jak mówiłem, ja w ogóle nie sprawdzałem, kto tam gra. I cały film tak patrzyłem właśnie na tą Bellę, myślę, kurczę, chyba kojarzę aktorkę, ale ale szczerze to nie kojarzę, bo ja Emma Stone znam chyba tylko z jednego filmu, czyli z jak to się nazywało? Cruelly. Serio, to jest chyba jedyne, w czym ją wcześniej widziałem. Tak? No. Wow. A Faworyty nie oglądałeś? Chociażby? Nie widziałem. To teraz weszło na któryś streaming, obejrzyj sobie. Spoko. No, nie wiem, czy Netflix, czy HBO. Pewnie sprawdzę. Teraz też w serialu takim. W jakim serialu? Może serial? The Curse to się nazywa chyba w oryginale. A, to też nie widziałem. On też właśnie zbiera świetne opinie i ona ma dobry rok teraz właśnie, bo i Biedne Istoty, i właśnie The Curse. A, to widziałem jakąś reklamę, no bo to chyba z tego A24, nie? Emma Stone jest moim zdaniem bardzo utalentowaną aktorką. Ona grała na przykład jeszcze w Birdmanie i miała tam fajną rolę. No i w La La Land, no ale nie oglądałam tego filmu, ale słyszałam, że jest... No i w niesamowitym Spider-Manie i w Służących i nie wiadomo gdzieś. Ale właśnie wracając, no to ona gra tutaj no fantastycznie, ale właśnie, znaczy raz, że samo takie rzemiosło jest naprawdę tutaj dobre, w sensie ta rola jest dobrze odegrana, ale druga rzecz to jest szacun, nie? Za to, jaka ta rola jest wymagająca po prostu. No to jest kosmos. Ty wspomniałeś o Cruelly. Ja właśnie ją bardzo lubiłem w Cruelly, bo tam fajnie rozgranicza te dwa charaktery, nie? Tę właśnie dobrą i powiedzmy mroczną stronę osobowości swojej postaci, ale tutaj to ona w ogóle ma do odegrania milion razy więcej, nie? Bo ona odgrywa te wszystkie stadia rozwoju Belli. Tak jak powiedzieliśmy, od tego pokracznego chodu i mocno ograniczonej mowy na tym początkowym etapie, nie, my ją w ogóle w pierwszej scenie to widzimy, że ona jest jak takie dziecko z cymbałkami, tylko że ona siedzi jakoś nogi opiera o fortepian i wali w klawisze, nie? Potem właśnie widzimy, jak ona chodzi, że ledwo właśnie się porusza, ma taki sztywny ten chód, taki zabawny, nie? Przez to, że my nie rozumiemy, co się dzieje jeszcze. Też początkowo nie mamy tego kontekstu. Ale to jest właśnie tak zagrane mega fizycznie i przechodzi przez te kolejne fazy do jakiejś takiej umiarkowanej dojrzałości nastolatki. Ona jest tutaj też właśnie tak naiwna bardzo, jako to dziecko w ciele dorosłego, ale naprawdę żądna tej wiedzy i doświadczeń i analizująca wszystko na głos, bo ona jest też do bólu szczera. Taka, że mówi głośno, co myśli i z jednej strony ma te fizyczne sceny, nie? Ten seks też cały i masa też trudnych scen przez to właśnie to ukazanie tego właśnie częściowego jakiegoś paraliżu czy czegoś. Tu są takie rzeczy, przy których łatwo można by się wyłożyć, nie? I właśnie za bardzo popaść w tę komedię albo nie wiem, w coś innego, ale to właśnie gra bardzo dobrze, ale i to odgrywanie tego rozwoju intelektualnego, nie? To jest coś niesamowitego dla mnie, że autentycznie ja czułem, jak ona, no właśnie, przechodzi ten proces edukacji, jak zmienia się ten sposób mówienia, sposób patrzenia na rzeczy i to jej podążanie za instynktem, takie ad absurdum, nie? Takie właśnie totalne puszczenie się ze smyczy, jeżeli o to chodzi, to tak fajnie działa i jako komentarz, i jako komedia, gdy ona nagle mówi coś albo robi, czego normalnie właśnie no dorosła osoba by nie powiedziała, czy nie mówiła, nie? Te właśnie takie reakcje dziecka, które nagle komentują wygląd czyjś, czy jakieś zachowanie. To jest taka jedna genialna scena, gdzie ona przy stole siedzi w jakiejś tam jakimś takim wystawnym lokalu i nagle mówi na głos taką właśnie dziecięcą składnią i brytyjskim akcentem
że Bella teraz wstanie i uderzy to dziecko, czy coś takiego, bo tam jest jakieś krzyczące dziecko. O tej samej scenie pomyślałem. To jakbym słyszał mózg jednego znajomego, mam takiego znajomego, pozdrawiam cię Tomuś, którego bardzo łatwo triggerują dzieci, nie? Tylko że on no, nie powie tego na głos, ewentualnie tam właśnie na ucho pomyśli, a ona to chce zrobić jeszcze, albo gdy ona wypluwa jedzenie na talerz, jako właśnie już taka w miarę, w sensie już nie na samym początku, jako to małe dziecko w ciele dorosłej, tylko już na pewnym etapie rozwoju, widzi zdziwioną reakcję towarzystwa i tam komentuje na głos, czemu miałabym trzymać w ustach coś, co jest obrzydliwe i utyka mi w gardle, tak, o co wam chodzi? I to jest świetny komentarz na temat właśnie norm społecznych, nie? I tu takich momentów jest sporo i to, jak ona to robi właśnie z tą, właśnie z tym takim urokiem dziecka, ale no jednak jako dorosła kobieta, strasznie mi się to podobało. To były autentycznie momenty, kiedy ja byłem zakochany i jako widz po prostu przeżywający tę scenę i jako właśnie ten widz myślący o tej audycji, na zasadzie jak to świetnie zagrało, jak to świetnie jest wyreżyserowane i odegrane. Bardzo mi się podobało to, co ona robiła na przykład z oczami. Bo to, że się skupiała na swoich towarzyszach rozmowy, to w ogóle się pojawiło dopiero z czasem w jej rozwoju. Nie? Także ona musiała chyba strasznie dużo naoglądać się jakichś filmików z dziećmi, bo bardzo fajnie naśladowała takie właśnie nieporadność ruchową z jednej strony, ale też brak na przykład, nawet nie to, że brak kontroli w ogóle, co jakby brak potrzeby kontrolowania mimiki na przykład, że tak bardzo mocno, że na przykład nie patrzyła na ludzi, do których mówi, czy takie różne rzeczy. Bardzo fajnie to i jakieś to takie wyszło. Drobne gesty, nie? Też jakieś takie ruchy ramion w ogóle, nie? Czy coś, co daje taki efekt komiczny właśnie przez to, że ona jest dorosła, ale jednocześnie doskonale współgra no właśnie z tą kreacją. Ale to jest w ogóle... Ale też chciałam też jeszcze tylko jedno zdanie tylko powiem, że chciałam zauważyć, że naprawdę te role można było łatwo przeszarżować, a nie jest przeszarżowana. Jest moim zdaniem dobrze współgra z całą tą oprawą taką groteskową i komiksową trochę może też. No ale dla mnie też ciekawe jest to, bo jakby trudno uciec od tego właśnie, że ona tutaj ma ten, no powiedzmy, mózg dziecka na początku, ale jednocześnie i że ona gra, czy no, jej rola jest rolą takiego no trochę no, człowieka właśnie o takim umyśle dziecka, ale też nie do końca, bo to też gdyby ona się zachowywała całkiem jak dziecko, to właśnie byłoby to w jakiś sposób pewnie przeszarżowane, ale ona jednocześnie no, ma to ciało dorosłej kobiety, które też wpływa na to, w jaki sposób ona funkcjonuje. Nie? To nie jest tak, że ona jest dzieckiem na początku. To jakby, no wiadomo, ona ma jakieś hormony. I jest kurczę. Wychowywana w specyficznych warunkach, no, nie w tym właśnie drogą, domu no. naukowców. Więc to jest jeszcze trudniejsze, bo ona właśnie na pewno musiała nastudiować się tego, jak się zachowują dzieci i nie zachowywać się tak. W sensie zachowywać się podobnie, ale zmodyfikować to w jakiś sposób, nie? Bo nie jestem pewna, czy w filmie to było powiedziane wprost, ale w książce to było wytłumaczone, że ona... że jej mózg rozwija się szybciej i inaczej niż normalnie rozwijałby się mózg dziecka, ponieważ wpływa na to jej ciało, które jest dorosłe. Co ma w ogóle jakieś tam fizjologiczne podstawy, no bo hormony i tak dalej, nie? Tak, to nie było chyba wprost powiedziane, było powiedziane, że ona tam poznaje 10 nowych słów dziennie na przykład, nie? No co, to tak... bardziej wynika, w sensie my to widzimy, nie? Że ona rzeczywiście dojrzewa szybciej. To nie jest tak, że lata mijają. No, więc to jest pod względem jeszcze trudniejsza rola. Tak, bo ona wypluje jedzenie, które jej nie smakuje, ale nie powie fuj, tylko powie skomplikowane składniowo zdanie o tym, że... Na samym początku wypluwa tak po prostu i tam tłucze te talerze, ale potem właśnie już to komentuje w taki no właśnie naiwny sposób, trochę głupiutki, ale jednocześnie ale uroczy, tak. No i przezabawny przez to, że normalnie to sobie można pomyśleć. Nieco za obrzydliwość, ale no nie wiem, przełkniesz, ewentualnie w chusteczkę może coś, ona po prostu przez wszystkich otwiera usta i wypycha to jedzenie. Tak, no bo ona jest z jednej strony... bardzo, aż tak mnie aż tak to nie rozbawiło. Ale bo to z jednej strony jest dziecko, a z drugiej strony ona jest trochę, to brzydkie słowo, ale jest takim dzikusem, nie? Czyli bo została wychowana właśnie w odosobnieniu. Słucham? Nie, nie słyszałem. Znaczy ona nie została wychowana w
tym sensie, że tak, ona... Tak. Ona nie ma żadnych tych, nie została nauczona tak. kontaktu z ludźmi, czy jakiegoś takiego zachowania i no, dzieci się tak, tego tak. uczą, ona się tego bo nie ona uczyła. Ona jest traktowana jako obiekt no właśnie badany, tak, tak. W warunkach laboratoryjnych. I to właśnie, to możemy przejść w sumie do Godwina, bo jako fan horroru właśnie ja aż nabrałem ochotę do powrotu do Frankensteina, Mary Shelley, bo tutaj mamy granego przez Willema Dafoe, doktora Godwina Baxtera, który jest szalonym naukowcem, ale też na opak, nie? Też takim właśnie groteskowym, ad absurdum po prostu rozwiniętym, bo z jednej strony on właśnie jest przerażający, bo on wygłasza masę takich kontrowersyjnych tez na temat naukowego podejścia, które one mają jakiś tam sens, nie? To są gdzieś tam tezy, które ja na przykład też na uczelni słyszę regularnie, nie? Że właśnie gdy coś badamy, no to ta pełna obiektywność, tak, traktujemy, że badany obiekt jest po prostu rzeczą, że nie ingerujemy, że trzeba właśnie unikać tam różnych wpływów, etc. Tylko, że tutaj mówimy o badanym obiekcie, którym jest człowiek, nie? Znaczy, no, no ten właśnie ta Bella stworzona sztucznie przez jakiś tam przeszczep, no bo Godwin jest tym właśnie ultrachirurgiem i tak dalej, ale nadal, tak, no to jest jednak człowiek. I z jednej strony to jest właśnie takie przerażające, nie? To takie właśnie stereotypowe, naukowe podejście szalonego naukowca, a z drugiej strony my wiemy, że ono nie wzięło się z niczego, że zaszczepił je w nim jego ojciec, który właśnie uczynił z niego obiekt badawczy i te eksperymenty ojca są wielokrotnie wspominane i one są tak brutalne, tak absurdalne, tak przegięte, że trudno w nie uwierzyć, ale jednocześnie my widzimy ten make-up, nie? Tę protezę, tę maskę, którą nosi Willem Dafoe i to jest właśnie taka zabliźniona twarz, którą prawdopodobnie ktoś wielokrotnie ciął i składał i nie wiadomo, co tam jeszcze z nią robił, że to wszystko współgra, że to są spójna historyjka. To jest w ogóle piękny motyw, bo to jest coś, co najbardziej się rzuca w oczy, jak się na niego patrzy i my nie mamy pojęcia, co się wydarzyło w tej konkretnej historii. Tak, że to jest... Ale no wiesz, że ojciec musiał go kroić, tak, musiał mu kroić po prostu twarz, tak czaszkę, naprawdę nie wiesz, zdejmować. Nie? Znaczy tak, no coś mu robił z twarzą, ale wiemy... Ale to jest właśnie piękno budowy tej postaci. Wiemy, że mu, nie wiem, że go wykastrował, wiemy, że miażdżył mu rękę w jakiś tam sposób długotrwały. Robił jakieś jeszcze, nie wiem, usunął mu jakieś hormony w żołądku, czy jakieś gruczoły w żołądku, co jest wszystko absolutnie chore, nie? I to jest jak z najczarniejszego horroru. Tak, ale nie? To jest jak, widzisz tam jego twarz. Z The Man Behind the Sun, no. Jak z filmów o eksperymentach w trakcie II wojny światowej, no. Obozach w Japonii czy nazistowskich. I on o tym mówi z takim wielkim spokojem, nie? Z takim chłodem, bo no, jakby on jest no, oswojony przez swoje życie ze sobą. Ale jeszcze widzimy tą jego twarz, która jest naprawdę w taki jeszcze dziwny sposób pocięta i bardzo tak te blizny są bardzo takie grube, nie? Tak deformujące tak. twarz. I nie mamy pojęcia, co się z tą twarzą stało. I to tak buduje jeszcze dodatkowo jakąś taką w głowie widza historię dodatkową, której nie jesteśmy w stanie rozwikłać, nie? Jakąś taką ciekawość tej postaci. Świetny, i to jest świetny zabieg. Mega przerażające, ale i zabawne, bo on o tym opowiada z tym takim przekonaniem, że bez tych tortur nie byłoby wiedzy medycznej i postępu, tak? Że jak gdyby nie da się inaczej. I ten właśnie jego spokój, znaczy... Ja autentycznie się chichrałem, ale to był taki nerwowy, nie? Chichot czy coś. To były takie, na zasadzie Jesus, Jezus. O czym on mówi w ogóle? Boże, strasznie. Jeszcze z moją wyobraźnią czuciową, to ja już, wiesz, od razu tam podskakuję. Teraz jak o tym mówiłeś, nie? To mnie trochę rusza. I jeszcze to wszystko jest też tak właśnie wizualnie pokazane, graficznie i nawet to, co o czym wspomniałeś, że on tych gruczołów tam jakichś nie ma, czy czegoś. Myślę, że tutaj pada, że jednym z efektów ubocznych działań ojca jest to, że Godwin Baxter nie wytwarza naturalnie kwasów żołądkowych, więc korzysta z jakiejś komicznej właśnie takiej, nie wiem, steampunkowej, dieselpunkowej aparatury, jakiejś science fiction i musi tego użyć, żeby móc trawić pokarm i to zawsze, użycie tego objawia się między innymi tym, że on musi beknąć i wypuścić taki bąbelek gazów przed każdym posiłkiem. I ta historia jest tragiczna, tak? Ten kontekst jest w ogóle przerażający, ale za każdym razem, jak on wypuszczał ten bąbelek, a to chyba ze 4 razy, jak nie więcej się tutaj pojawia, to ja parskałem śmiechem, ja nie mogłem wytrzymać, nie? Na zasadzie w ogóle, co się tutaj dzieje? A ja mam wrażenie, że ten bąbelek to jest taka rzecz, że jakby wszystko, jestem w stanie sobie wyobrazić takiego przeciętnego widza, który kupuje wszystko, co się dzieje na ekranie, ale ten bąbelek to będzie dla niego za dużo. No.
bo ojciec mu miażdżył rękę, jądra, ciął mu twarz, ale ten bąbelek to za dużo. I w to uwierzysz i to jest ten, ale ten bąbelek... Bo ten bąbelek jest taki ładny w ogóle. Taka panieczka. To był taki w ogóle przerywnik, bo to jakby to nie było tak, że tam 3 sekundy to trwało, tylko jakaś tam scena i jakby nic się nie dzieje. I jest tylko ten Willem Dafoe, który otwiera szeroko usta i beka i ten bąbel. I po prostu... I czekamy, że on pęknie jeszcze, nie? I jest takie skupienie. W filmie, w którym generalnie dużo się dzieje i ludzie w ogóle szybko mówią i dużo i są cięcia takie dosyć dynamiczne, nagle masz takie długie ujęcie, gdzie on po prostu wypuszcza bombę. I ten bąbelek leci jak bańka mydlana i w którymś momencie pęka. Jest absolutna cisza w tych momentach, nie? I właśnie to wyszło genialnie, nie? Ja na samą myśl o tym teraz mam banana od ucha do ucha. Mimo, że to jest w kontekście ciężkiego horroru, nie? I właśnie, bo to nie jest film, który jest straszny, nie? W kategorii horror, który straszy, to jest 0 na 10, nie? W sensie on no nie, w ogóle... No nie, to jest klasyczna groteska, nie? Wszystko jest... No właśnie. Tak, ale bo się tutaj jest tego więcej, bo mamy zombie, mamy jakieś dziwaczne hybrydy zwierząt, hybrydy ludzi i zwierząt, nie? Właśnie te traumatyczne historie, więc takie elementy strawestowane, groteskowo ukazane są obecne, tylko one nie straszą bezpośrednio, tylko budują taki dyskomfort trochę. A to jest rzeczywiście też sztuka, bo no, rzeczywiście, bo też chciałem o tym wspomnieć, zapomniałem o tych zwierzętach, które no, są bardzo groteskowe, ale to jest tak, że czasem kojarzycie pewnie, że się trafiają takie artykuły gdzieś w necie, że chińscy naukowcy przeszczepili głowę małpie albo coś takiego, nie? I to jest takie, kurde, strasznie mrożące, że Jezu, no dlaczego ludzie coś takiego w ogóle odwalają? I jakie to jest niehumanitarne, nienormalne? Nie wiem, no jakieś takie. A tutaj mamy gościa, który przeszczepia kurze głowę psa i to sobie łazi, nie? I albo no, przeróżne tam były te mieszanki, ale takie, że no, odcina jednemu zwierzęciu głowę i daje je zupełnie niekorespondującemu z tym zwierzęciu i ono I sobie to chodzi. Nie przeraża, bo to nie jest jak w horrorze, że to jest element, którego nie powinno być w tym świecie. To jest właśnie jak w baśni czy fantasy, że to jest tam normalne, nie? Że one chodzą po prostu po podwórku, czy tam wejdzie do mieszkania taka jakaś hybryda i nikt nie zwraca na to uwagi. To jest właśnie taki, to buduje ten taki ciekawy dyskomfort, że my mamy takie what the fuck, nie? W sensie, co to w ogóle jest, jak to powstało i czemu ktoś miałby w ogóle taki eksperyment przeprowadzać, a dla nich to jest właśnie jak nie wiem, jak zwykły piesek, kotek, chomik czy coś. Znaczy, moim zdaniem to jest w ogóle bardzo ważna część tego filmu i konwencji, której jest zrobiony ten film i to jest w ogóle coś, co może kogoś... Właśnie, bo troszeczkę tak zboczę z tematu, trochę czytałam krytyki tego filmu w internecie i mam wrażenie, że wiele osób brało ten film zbyt dosłownie, w tym sensie, że zaczęło jakby brać narzędzia, którymi oceniamy postaci w filmach realistycznych, żeby oceniać postaci w tym filmie. No bo jak sobie pomyślisz, no Baxter zrobił rzeczy, za które powinien, kurczę, no dostać wielokrotną karę śmierci, nie? W rzeczywistości, w prawdziwym filmie, czy nawet w filmie, który jest realistyczny. A tutaj nie, no to jest właśnie taka baśń i mam wrażenie, że wiele osób tego nie kupiło. I to jeszcze się odnosi właśnie do tego wątku Belli i tym, że jest dzieckiem w ciele dorosłej kobiety. I w sumie chciałabym was zapytać, bo to jest jakby coś, co budzi największe kontrowersje. Jak wy się do tego odnosicie? Ale do czego? Znaczy, żeby tak... No, że mamy postać kobiety, która uprawia seks i to wielokrotnie i w bardzo różnych pozycjach i z różnymi osobami, a ma umysł dziecka. Znaczy moi znajomi rzeczywiście odebrali to, bo rozmawialiśmy kilka dni temu, grając sobie wieczorem wspólnie i siedząc na Discordzie i oni odebrali jako problematyczne, bo się trochę podeszli do tego tak realistycznie, nie? Że mamy po prostu dziecko, które ucieka z tym hedonistą i ja czytałem też takie recenzje, które sugerują, że Bella kieruje się swoim instynktem właśnie, znaczy nie instynktem, tylko chucią, co jest dla mnie bez sensu, bo ona absolutnie nie kieruje się tym, że potrzebuje seksu, tylko to jest
jak gdyby to gdzieś tam obok, a ona się kieruje tą ciekawością świata, nie? Tym właśnie, że ona chce wiedzieć, jak świat funkcjonuje, mieć jak najwięcej przeżyć, doświadczeń, etc. To jest tym motorem napędowym jej działań, ale oni też odczytali to tak, że to jest jednak trochę niesmaczne i śliskie, że ona de facto ucieka jako dziecko, nie z tym dorosłym, czyli mamy wątek pedofilski, gdzie ja tak tego nie czytałem. W sensie, to jest taka krytyka niewykorzystywania naiwnych kobiet i takiego jeszcze, bo to jest taka wizja mężczyzny, który marzy o uległej i chętnej kobiecie, ale właśnie jak to w fantazji, nie? Że ktoś może marzyć o tym, żeby mieć 10 kochanek, no ale wyobraźcie sobie życie z 10 kochankami, tak? W sensie zaspokoić 10 kobiet, nie wiem, utrzymywać z nimi jakieś normalne relacje na co dzień, jak to zrobić, nie? I tak samo tutaj, że ma tę swoją wiecznie chętną, naiwną dziewczynę, ale jak gdyby w takiej fantazji ona się często ogranicza właśnie do, nie wiem, jakichś uciech właśnie do tego seksu, do jakichś tam zbliżeń, ale nie ma tego życia na co dzień. A tutaj to mamy, nie? Że spoko, no, jest chętna, atrakcyjna, naiwna kobieta i w tych momentach nasz hedonista grany przez Marka Ruffalo jest zadowolony, ale gdy dochodzi tam do innych interakcji, gdy ona właśnie sama podejmuje jakieś decyzje, albo gdy w towarzystwie się nie umie zachować, no bo jest tą naiwną młodą dziewczyną, no to nagle on jest niezadowolony, tak? I mi się to podobało, nie? Ja to odczytuję właśnie jako, no jako tą baś z tym morałem, znaczy z morałem, może tu jest wiele morałów różnych jakichś tam lekcji i tu jest ta lekcja, że w realu coś takiego jest jednak nie do zrealizowania, tak? Że to nie jest piękna fantazja, za którą powinniśmy podążać, nie wiem, czy coś takiego, nie? Że tak naprawdę incelu wyjść z piwnicy, bo tak się nie da żyć, nie? Bo skończysz jak Duncan. Ja w ogóle... Okej, zupełnie jakoś ta interpretacja podążyła w dziwnym. Po prostu Szymas najwidoczniej ma takie fantazje. Odebrał to osobiście. Grubo. Nie, dobra, żartuję oczywiście, ale ja po prostu, bo... No okej, mamy ten mózg dziecka, ale uważam, że nie należy go tak do końca traktować literalnie jako mózgu dziecka, bo to jest po prostu pusty mózg, nie? W sensie, że czysty. Bo z mojej perspektywy, gdyby on po prostu w jakiś sposób wyzerował mózg tej kobiety i nie wiem, zrobił jej jakieś hipermocne elektrowstrząsy, które po prostu resetują jej całą strukturę mózgu. Lobotomia. Nie, bo lobotomia jest nieodwracalna, powiedzmy, nie? Ale wiesz, o co chodzi, że takie czyszczenie, sformatowanie mózgu, no to czym by się to różniło tak naprawdę? Też musiałaby się uczyć wszystkiego od początku, a już te konotacje takie, no, parapedofilskie nie byłyby raczej, no dobra, trochę byłyby obecne, ale mniej. Nie byłoby to aż tak rażące, nie? A tutaj mamy taki bardzo przyspieszone to jej dorastanie, bo ona w zasadzie z dnia na dzień, no nie wiem, no, przyrasta w latach dosyć intensywnie mimo wszystko. Mm-hmm. Znaczy tak. O Boże, tyle rzeczy mam w głowie. No, to jest gruby temat. Co do tego czyszczenia mózgu, to wydaje mi się, że to w gruncie rzeczy niewiele by zrobiło, ponieważ, okej, nie nazwalibyśmy wtedy może tego wątkiem pedofilskim, ale jednak wykorzystywanie osoby, która nie jest w stanie dać świadomego konsentu, jakiś jest. Zwłaszcza, że jeszcze się podkreśla, że ktoś do niej się zwraca w którymś momencie, lovely retard. Ja nie pamiętam tego. Tak, to ten dobry, w sensie ten doktor, narzeczony, który się w niej niby zakochuje i chce się z nią ożenić, to on coś takiego mówi. Tak? Aha, ojej, no to trochę dziwnie. W każdym razie ona się faktycznie, jakby gdyby sobie wyobrazić, że poznajesz taką osobę, no to ale wiadomo, on ją to poznaje się nie... na tym etapie i ona rzeczywiście, poczekaj, on nie wie wtedy mogę, jeszcze, nie? A mogę? Ewentualnie gdyby tak. Gdyby sobie wyobrazić, że poznajesz taką osobę, co oczywiście się nie wydarza w naszym świecie, bo nie przeszczepiamy mózgów, tak? To ona jednak, to odebrałby się jako osobę po prostu chorą, znaczy nie chorą psychicznie, jak się mówi, opóźnioną w rozwoju. I taka osoba jest uważana, jakby... Nie wiem dokładnie, jak to jest, ale mi się wydaje, że jednak uprawianie z nią seksu byłoby jakimś wykorzystaniem tego, że ona jest... jednak opóźniona w rozwoju, nie? W realistycznej fabule, tak. Tak. Czy w życiu. Więc moim zdaniem jakby rozumiem, że to jest problematyczne. W ogóle jak czytałam tę książkę, to ja miałam z tym ogromny problem.
bo w książce ten wątek jest, no właśnie ciekawe, nie wiem, czy my już wchodzimy w te ostre spoilery, czy jeszcze nie? Jeszcze momencik. Generalnie w książce na koniec dzieje się coś takiego, że nie mogę wprost powiedzieć, że w książce to jest gorsze czy lepsze ten wątek, jest po prostu inny, ale pamiętam, że w trakcie lektury miałam bardzo duży problem z tym. W filmie wprowadzono pewne bardzo istotne zmiany, ale takie niby szczegóły, ale moim zdaniem bardzo istotne szczegóły, które pokazują, że twórcy chcieli jednak uciec trochę od tego wątku, który można nazywać jakoś tam pedofilskim. No generalnie to jest jakieś przekroczenie granicy i to myślę, że się zgodzicie, że to jest jakieś naruszenie tabu. Wiele osób się oburzyło. No niektórzy wprost mówią, że to jest film pedofilski i pokazuje fantazję pedofilską. Czyli, że możesz mieć w zasadzie no jakiś tam związek z dzieckiem, ale jest akceptowane społecznie, bo jest ciało kobiety dorosłej. Aczkolwiek moim zdaniem w pedofilii chyba właśnie chodzi bardziej o coś innego niż o to, że jakby no wydaje mi się, że pedofila jednak podnieca całe dziecko, a nie, to jest w ogóle okropne, że o tym rozmawiamy. No, to jest taki strasznie śliski temat. Ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi, tak. Nie? Znaczy, wiesz, co? Właśnie zniszczyliście mi monetyzację na Kongo. Tak. A miałeś jakąś? Ale ja jeszcze bym dodał... Strasznie to jest takie śliskie, nie? Ale bo mamy tutaj rzeczywiście, powiedzmy, ten umysł jakiś tam dziecinny w ciele dorosłej zdecydowanie kobiety. Natomiast wydaje... wizualizuję sobie, nie? Bo nie mam fantazji pedofilskich, ale wydaje mi się, że gdyby ten motyw był odwrotny, czyli mielibyśmy ciało dziecka, w którym jest wciśnięty mózg dorosłej kobiety, to by była też taka już mrożąca pedofilska fantazja, nie? Że dziecko mówi, o, zapraszam. I to jest w ogóle też ciekawy wątek. Ja w ogóle jeszcze nie skończyłam swojej wypowiedzi, bo to jest długa wypowiedź, ale to jest ciekawy wątek, że jak czytasz książkę i widzisz wypowiedzi tej Belly Baxter, które są takie no, nieporadne, ona tam ma obsesję na punkcie synonimów w pewnym momencie i tak dalej, to wydaje mi się, że bardziej można odczuwać to, że ona jest mentalnie dzieckiem, a jak widzisz dorosłą Emma Stone, która też nie ma 15 lat czy tam 20, tylko już jest taka dojrzała, no to jakby chyba łatwiej jest to łyknąć ogólnie te sceny seksu. Ale też mam wrażenie, że rzeczywiście ten początkowy etap rozwoju ona tutaj bardzo szybko zalicza, nie? Bo ona zaczyna od tego stukania w te klawisze, jakby miała po prostu zabawkę, którą tam wali piąstką i tym właśnie tłuczenie talerzy, to takie wypluwanie i tak dalej, ale ona bardzo szybko pod okiem tego pierwszego swojego potencjalnego partnera i przyszłego narzeczonego przechodzi ten rozwój dziecka. Dlatego na etapie, gdy ona ucieka z Duncanem, ja już widziałem w niej nastolatkę i tak bardziej właśnie w kierunku no już tych nie wiem, no... Przecież no na ja samym nie. początku no, to rzeczywiście, no... może jeszcze nie, ale już w trakcie jej podróży to tak szybko nas kończył ten przeskok, że ja autentycznie nie czułem tego tak. Rozumiem, że można to widzieć i wtedy to boli. No. Okay, znaczy, ja czułam, no jeżeli ona wychodzi i zachowuje się, wiecie, no nie umie wrócić do hotelu, chodzi jeszcze taka jak lekko sparaliżowana, no generalnie mocno nie ogarniała rzeczywistości. No w sumie rzeczywiście. Ale chciałam powiedzieć, że zmierzałam do tego, że to, co mi się podoba i co jest bardzo istotną zmianą w tym filmie względem książki, to że moim zdaniem od początku jest pokazywane, że Duncan to jest straszny dupek, i on jest tam jakby taką główną postacią z Walla w tym filmie. I moim zdaniem, jeżeli nawet w jakimś tam momencie ten film pokazuje taką pedofilską fantazję, powiedzmy, albo taką może nie pedofilską, ale takie na zasadzie, że wiecie, stary gość i nastolatka, nie, jakby no, to nie jest fajne wykorzystywanie nastolatek, nawet jeżeli nie są dziećmi i powiedzmy płciowo są dojrzałe, to jeszcze nie za bardzo... W ogóle takie bawienie się kosztem właśnie młodszej, naiwnej osoby. Tak. I to wydaje mi się, że jeżeli nawet ta fantazja jest, moim zdaniem jest, no bo jak jest ta scena na dachu, jak on z nią rozmawia i ona w ogóle się zachowuje po prostu jak, nie wiem, jakaś bardzo głupia dwunastolatka,
i po prostu widzisz, w ogóle świetnie zagrał, jak się nazywa ten aktor? Mark Ruffalo. Tak, świetnie zagrał jakby takiego typa, który dobrze wie, co robi, doskonale wie i on się w sumie cieszy, bo on już wie, co będzie dalej i on się w sumie cieszy z tego, że ona właśnie tak reaguje, a normalnie, wiecie, no jakby ktoś z takimi dobrymi intencjami, to był ten moment, kiedy on się reflektuje, że to nie jest młoda, dorosła kobieta, tylko że coś jest z nią nie tak, nie? I że to jest moment, kiedy że trzeba się może wycofać i ewentualnie zabrać ją na lody albo ciastko, a nie w podróż do Europy, żeby uprawiać z nią dziki seks w wielu pozycjach. A on nie, on się cieszy, dla niego to jest fajne. I ten film od początku pokazuje, że to jest po prostu gnida. I jeżeli nawet jest ta fantazja, to ona jest od razu po prostu pokazywana jako coś totalnie złego. I nawet on przecież jest moment, kiedy on się z nią szarpie, nie? I myślę, że bardzo mocno krytykuje go i każe też ten film. I jednocześnie, bo to też jest ukryte pod taką komedyjką, nie? Bo w ogóle Mark Ruffalo moim zdaniem tutaj zagrał bardzo, bardzo, bardzo dobrze. On ma prostsze zadanie od Emmy Stone, ale nadal ta jego kreacja jest fajna i też w pewien sposób ewoluuje. Też Ruffalo tutaj odcina się od tych ról z ostatniej dekady, bo on ostatnio miał takie, albo był w MCU, albo miał takie właśnie trochę mdłe te postacie, w które się wcielał, a tutaj on tworzy tego wyzwolonego bawidamka, właśnie takiego bezczelnego, nie? Bo on, tak jak mówisz, on wie, co robi, nie? To nie jest, znaczy, on nie wie, że to jest mózg dziecka, ale wie, że ona jest naiwna i że nie ogarnia, nie? Wie, że ją wykorzystuje i tyle. I on zaczyna jako ten taki, on się czuje taki fajny, nie? Taki żądny, przygodnego seksu luzak, co to tam właśnie ma pieniądze, bawi się i tak dalej. Potem jak gdyby trochę ma crusha na Belle, jak gdyby zakochuje się w nią, ale to nie jest miłość romantyczna, to jest taka obsesja bardziej, nie? Jest taka zaborcza i właśnie nieprzyjemna cały czas, a potem on zaczyna w niej widzieć jakąś manipulującą nim psychopatkę, czyli znalazł sobie zabawkę, która wymyka mu się spod kontroli, ale my widzimy, że to nie jest tak, że Bella jest właśnie jakąś manipulantką, nie? Że to jest jak w filmie Sierota na przykład, nie? Właśnie ktoś to od początku knuje i tak dalej, tylko cały ten proces przebiega naturalnie. Bella nie dokonuje żadnych świadomych manipulacji, po prostu ona nie przywiązuje szczególnej wagi do tej relacji, do partnerstwa Duncana i tak dalej. Podejmuje te swoje różne spontaniczne, naiwne, dziecięce decyzje, ale ta paranoja postaci Ruffalo, ona jest właśnie z jednej strony potwornie zabawna, a z drugiej strony właśnie przerażająca, nie? Bo to pokazuje, że koleś jest po prostu jakimś totalnie odklejeńcem, creepem i też tak jak mówisz, ta szarpanina w pewnym momencie pokazuje te pewne tendencje destruktywne, nie do agresji i tak dalej. I mimo, że na koniec jest taką sierotą życiową i ofiarą, no to właśnie my mu nie współczujemy, nie? To nie jest tak, że w którymś momencie sobie myślimy właśnie, że go szkoda, czy że właśnie coś mu Bella zrobiła. Nie, tylko on od początku do końca jest tą postacią właśnie negatywną całkowicie. Mimo, że możemy się pośmiać, nie? Z kilku tam interakcji z nim. Znaczy, no w jego kontekście zabawne jest to, że on jakby tak możemy sobie zwizualizować jego plan, że w sumie chyba mówi o tym wprost, że chciał ją zabrać na wycieczkę, wykorzystać, no i w jakiś sposób porzucić. Odstawić do domu. Odstawić, tak. No powiedzmy odstawić, czyli tak porzucić, ale w taki łagodniejszy sposób. A w finale ona to z nim robi. A ona zresztą też się nie kryła od początku, że ona zamierza z nim pojechać na wycieczkę i bo jej Godwin nie wypuszczał z domu, ale że jak wróci, to ona ma narzeczonego. Na tak, 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 no. A w ogóle to wam powiem, tutaj zaspoileruję trochę z książki, ale jakby przyczyna, dla której Bella i Duncan jakby nie pykło, była taka w książce, że po prostu Bella miała zbyt wysokie potrzeby dla Duncana i ona go zamęczyła. I, okay. to jest dla mnie, jakby to było dla mnie troszeczkę problematyczne, że tutaj bo na przykład... Bo w filmie to też jest, ale trochę inaczej jednak, no. Bo jednak w książce duża część motywacji Belli to jednak jest ten seks. W filmie moim zdaniem to jest fajnie wyważone, że jest pokazane, że jej to sprawia przyjemność i w ogóle zaczyna się, jej przygoda z seksem zaczyna się od tego, że ona sobie sprawia przyjemność. To jest super moim zdaniem. W książce tego nie było, a przynajmniej, no, nie wiem, może gdzieś tam było wspomniane, ale jakoś nie zwróciłam na to uwagi, a tu jest bardzo uwypuklone, że ona zaczyna od siebie, że ona to robi dla siebie
i że to dla niej jest po prostu przyjemne. On w pewnym momencie w ogóle mówi, że on, dlaczego nie robią tego cały czas, nie? Ale najważniejsze jest przeżywanie przygód i poznawanie świata, rzeczy, dowiadywania się i tak dalej, nie? I to jest super. Znaczy, no tak, bo nie ma takiej kwestii, ale w kontekście tego poznawania świata też pewnie ona by mogła powiedzieć, dlaczego ludzie nie robią tego cały czas, nie? Dobra, to jeszcze zanim wejdziemy już w takie ciężkie spoilery i opowiesz o tym zakończeniu książki, ja bym trochę o wizualiach powiedział. Pierwsza rzecz to te kostiumy, które już przywołaliśmy. One są przesadzone, ale też w taki fajny sposób. Tak, Bella ma kilkanaście, może kilkadziesiąt kreacji i po pierwsze one rzeczywiście ewoluują i też od tych, z tych takich, nie wiem, no... trochę bieliźnianych, nocnych, białych koszulek, tak, ona przechodzi właśnie no przez różne fazy tego ubioru, ale każda z tych jej kreacji ma gigantyczne bufki. Mhm. I to w ogóle jest piękne, nie? Czy to jest element sukienki, czy jakiegoś bolerka, czy czegoś tam innego, zawsze są obecne i to daje taki vibe stroju księżniczki, ale właśnie stroju księżniczki dla małej dziewczynki i przez to doskonale pasuje do tej baśniowej opowieści. No ale że Emma Stone jest w moim wieku, no to jest kobietą właśnie po 30, no to wygląda w tym dziwnie i zabawnie. I znowu taka, że ktoś się wpadł na to, żeby to wykorzystać jako taki motyw przewodni jej wyglądu, który ewoluuje, ale to jest zachowane, wow, tak? Świetnie to wypada. Druga rzecz, no to właśnie ten film jest bardzo wizualny, też odważny w tym, jak rzeczy ukazuje i ma fajne pomysły na niektóre elementy. Mamy przykładowo tę podróż statkiem w którymś momencie i my widzimy bohaterów na statku i w tle takie sztuczne niebo, jakby namalowane, tak, na płótnie i potem obrobione komputerowo. I to nie jest zwykłe CGI, tak? Nie jak, tylko on jest sobie namalowany na płótnie, nie wiem, czy czytałeś. No dobra, no to tak wygląda i takie jest, no w sumie racja, głupio to ująłem, ale to co mi się podoba to, że to nie jest zwykłe CGI dodane do green screena, tylko że oni wyświetlali to na planie, na wielkim ekranie LED i wodę też wyświetlali, właśnie że to wszystko, bohaterowie to widzieli, jak oni się w to wpatrują, to oni się nie gapią w zieloną ścianę, tylko oni się gapią w ten ekran. I to znowu, to jest od czapy, to jest właśnie groteskowe, baśniowe, dziwaczne, ale tworzy naprawdę tę magię kina, nie? Że i aktorom jest łatwiej grać i że to wszystko tutaj, ten setpis jest właśnie taki dopieszczony. Mamy te ciepłe kolory, tak, te barwy takie nienaturalne, właśnie jak zwała się science fiction, czegoś tam. I właśnie na tym statku jest jeszcze, a propos tego ekranu, ta świetna scena, a propos tych komentarzy społecznych i też takiego w sumie mądrego humoru, gdzie Bella poznaje filozofię dzięki postaciom, które tam spotyka w trakcie tej podróży i zaczyna czytać książki. I wtedy też zaczyna się rozwijać tak lingwistycznie, tak jej język się zmienia i tam podchodzi do niej Duncan i chce zabrać ją do kajuty i ona nie chce, no bo po co, tak? On nie jest do niczego niepotrzebny w tym momencie. Ona chce czytać, ona chce słuchać dysputy tutaj nowo poznanych osób, właśnie poznawać filozofię i on staje nad nią na zasadzie laska, tak? W sensie ja tutaj rządzę, coś tam, tak, idziemy, a ona w tym momencie niczym Diogenes Aleksandrowi Wielkiemu mówi, że ten jej zasłania słońce. Więc ja też zacząłem płakać ze śmiechu, nie? Po prostu wow, piękne. I jeszcze przy tym secie, tak, przy tym właśnie ekranie, który wyświetla to namalowane niebo, no to ten efekt komiczny eksploduje dla mnie. I jeszcze też mamy te nienaturalne soczewki. Bardzo często jest takie lekkie rybie oko, gdy prezentuje nam się ten świat, a czasami już taki naprawdę wąski kadr, taki klaustrofobiczny wręcz kadr, jakbyśmy obserwowali akcję przez oko Judasza, przez takie naprawdę, przez taką malutką soczewkę. I to też
jakby mi ktoś powiedział, nie, że coś takiego będzie, to bym pomyślał, że, albo na etapie planowania, jakbym tam był z ekipą, pomyślał, no nie, to jest chyba zbyt duża ingerencja, nie, taka wizualna, w sensie to chyba nie zagra, ale to współgra, nie, z tym, z tą baśniowością i z tym dyskomfortem towarzyszącym scenom, mhm, które właśnie są tak ukazywane. Znaczy, przede wszystkim jak się patrzy na te początkowe sceny i no, okej, okay, możesz wiedzieć, ile film będzie trwał, możesz nie, ale widzisz właśnie ten czarno-biały taki trochę ekspresjonistyczny klimat, jeszcze zaburzony przez tą właśnie taką soczewkę, to myślisz sobie, Jezu, naprawdę? Przez półtora godziny będę patrzył na coś takiego? A okazuje się, że nie, że to jest rzeczywiście tylko jeden z elementów i że ten film jest później no, bajeczny pod względem wizualnym. Znaczy no, te początkowe są, no, to wygląda świetnie, nie? Ale no, przez półtora godziny czy tam 2,5 godziny to byłaby męka. Więc to A ty jest... widziałeś Lighthouse? Też z Defoe i Pattinsonem? Tak, widziałem. No, to bo mi się od razu skojarzyło, zwłaszcza, że Defoe też, nie? I tak, ja pomyślałem, że spoko, mogę to oglądać, ale też się nie spodziewałem i tak mówię, mi się wydaje, że na trailerze były kolory, nie? Co się tutaj dzieje? No, ale właśnie co do tego nieba, to też jest... Znaczy, to jest bardzo fajny też fajnie użyty motyw, bo z jednej strony no, rzeczywiście mamy tutaj pewne sugestie tego, że nie jest to do końca nasza linia czasowa być może, albo po prostu nie nasz świat. Znaczy, no wiesz, że coś się... Znaczy właśnie, bo możemy się zastanawiać, dlaczego to niebo ma inne kolory, bo ma. W sensie chmury są jakieś, nie wiem, różowe, pomarańczowe, coś takiego. I dlaczego tak jest, nie? I znaczy nie ma na to żadnej odpowiedzi i to jest fajne. To jest fajne, bo to buduje nam właśnie też znowu jakiś element świata, który my możemy już sobie ciągnąć sami. W sensie, czy chcemy poświęcić temu jakąś nasze rozważania, czy nie. Czy na przykład, no bo jest to taki ewidentnie lekko steampunkowy świat o nieco innej technologii, czy te chmury, nie wiem, nie są skażone powiedzmy czymś na przykład, nie, że są piękne, ale z drugiej strony to jest ingerencja człowieka w to w rzeczywistość. Tam jedna z miejscowości wygląda trochę jak takie piekło na ziemi, nie? Tak, trochę jak nie wiem, z obrazu Beksińskiego, wszystko jest takie właśnie spalone, pomarańczowe. Inna miejscowość wygląda znowu trochę jak Bioshock Infinite z tymi tramwajami podniebnymi, nie? Jakimiś torami na niebie. No. Ale z drugiej strony nie wiemy też, czy w jakiś sposób nie jest to rzeczywiście, nie wiem, nie patrzymy na ten świat przez soczewkę Belli. No bo na początku tam, jeśli ona jest zamknięta, to ten obraz jest właśnie taki szary, klaustrofobiczny, nie? Kiedy ona poznaje świat, to świat jest kolorowy. Kiedy ona, no wiadomo, to jest takie trochę oczywiste, nie? Kiedy ona już jest bardziej taką dojrzałą osobą, no to ten też już w ogóle inaczej wygląda ten obraz, bardziej współcześnie, więc on jakby trochę ewoluuje z nią, ale jednocześnie nadal ten świat jest nieco inny od naszego. W jakimś, no we wszystkich w zasadzie strefach. Co jest fajne. Tak. Żeby spuentować. No dobra. Ja czekam na spoilery. No to w takim razie ja chyba wyczerpałem swoje przemyślenia takie natury fajny bardziej film. Ogólne. Czy do kina. Dokładnie. A my przechodzimy do strefy spoilerowej. Już tak na ostro. Możecie się rozkręcić. Witam. Uwaga! Spoiler! Dobrze się nie widzieliśmy. No to dobrze, to chcesz od razu o książce, czy jeszcze jakieś inne rzeczy chcielibyście poruszyć teraz? Ja chciałam wrócić do seksu, bo chciałam powiedzieć tak, bo czytałam sporo krytyki tego filmu, wszyscy się rzucili strasznie na ten seks, bo im się wydawało, że skoro to jest film o tym, że kobieta zostaje prostytutką z własnej woli i w ogóle jest jej fajnie z tym, to na pewno jest to film feministyczny, który pokazuje, że kobieta może wszystko i w ogóle nie i mają jej się żadne stereotypy i w ogóle zajebiście. I moim zdaniem to sprawiło, że dużo ludzi, no zwłaszcza na Reddicie czytałam jakieś opinie i na Instagramie też trochę, to jest jednak specyficzne grono odbiorców. To są ludzie, którzy dużo czytają lewicowych treści w internecie i oni jakby weszli na tę ścieżkę, bo im się wydawało, że o tym jest ten film, że to będzie kolejny feministyczny po prostu film. Ale mój znajomy też powiedział po seansie, że Barbie mi się podobało, więc to też, nie? Też coś takiego rzucił. Tak, i oni, właśnie, bo oni widzą w tym taką wiktoriańską Barbie. O emancypacji kobiet, które teraz będą mogły być prostytutkami bez wstydu i tak dalej.
I wtedy zetknęli się z tym wątkiem, powiedzmy, pedofilskim i to im się nie kleiło. I generalnie jak pójdziesz tą ścieżką, to ten film się naprawdę nie klei i no nie musi. W tym sensie, że jakby wyszli ze złych założeń, wyszło im straszne mambo jumbo, w sensie ten film przestał im się kleić w tej konkretnej interpretacji i już stwierdzili, że film jest głupi. Bo niestety jest dużo krytyki na temat tego filmu w internecie. I oni właśnie tak analizują te postaci bardzo szczegółowo, jakby to był film realistyczny, że o, ale Baxter, to przecież jak można go pokazywać, że jest taki fajny, dlaczego ona mu wybacza, przecież on jej zrobił taką straszną krzywdę, nie? No wybacza mu, bo to jest groteska i ten film no nie pokazuje, jakby te postacie nie są realistyczne i nigdy nie miały być, nie? Jeszcze Godwin, nie? Który jest nazywany Bogiem, co przecież już też jest tak. Takim, to już jest takie uderzenie widza w twarz, tak patrz, nie? Tak, to jest nasz stwórca, to jest postać stwórcy taka ekstremalna, nie? W swoich działaniach, więc nie możesz przystawiać do niego gdzieś tam, nie wiem, prawa polskiego z 2024 roku, no. On wypuszcza bąble z ust, nie? Że jakby, no... Tak, no... żeby móc strawić obiad. Tak. I ma psokurczaka, który biega po podwórku i nie wiem, kotokozę, czy co tam, kaczko, nie pamiętam już dokładnie, co było z czym. Kaczko kozę, no możliwe. I właśnie ludzie, mam wrażenie, że zbyt mocno się trzymali tej realistycznej warstwy filmu, której nie ma w tym filmie. Jakby wymyślili ją sobie, uznali w ogóle, że to jest film feministyczny, a to nie, to jest film o Bellą Baxter. Gdyby Bellą Baxter był chłopak, no dobra, to wiele rzeczy byśmy odebrali inaczej, bo jednak no jest jakoś tam istotne to, że ona jest kobietą, zwłaszcza w tamtych czasach, ale to jest film o Bellie Baxter, a nie o kobietach. Wiecie, o co mi chodzi, nie? To jest o postaci. I mieliśmy już, kurde, odejść od tego, że miało być już tak w kinie, literaturze i w ogóle w kulturze, że postać kobieca nie musi być, może jakby... być, samostanowić o sobie i nie być obowiązkowym wątkiem feministycznym w dziele. Wiecie, o co mi chodzi? Mam nadzieję, że to zrozumiałem. Niekoniecznie może mówię to jasno. I jeszcze a propos tematu seksu, a w ogóle to w książce tłumacz, czy tłumaczka, nie sprawdziłam tego, przepraszam, żeby oddać to, że ona mówi do niego God, to jest przetłumaczone jako Bozia. Nie mam pojęcia, dlaczego Bozia. Chyba to miało pokazywać, że takie dziecięce... A to po polsku w ogóle czytałaś? Ja myślałem, że w oryginale. Nie, nie po polsku. Ja w ogóle nie skumałem, że to wyszło po polsku. Ewa Chorodyska. Dobra. Tłumaczyła. O, tak. Chyba po to, żeby to było takie dziecinne, nie? Że Bozia. No. I jeszcze do wątku seksu chciałam wrócić, że bardzo mi się podobało, że dla niej ten seks jest jakby narzędziem i to czasami dosłownie, żeby zarobić. Podobało mi się w ogóle w tym wątku prostytucji, że ona chciała, że raz, że to nie było takie cukierkowe i jednak były momenty, kiedy jej się to nie podobało i w ogóle, że i to jest takie naiwne pytanie, że ale to chyba my powinniśmy wybierać, żeby oni w ogóle poczuli, że są chciani, nie? I to było takie strasznie fajne w sumie. I to, że ona wymyśliła sobie sposób na to, żeby jakby uczłowieczyć ten seks i nie pamiętam dokładnie, co ona zrobiła, czy ona zadawała pytanie, ona powiedziała, że będzie zawsze według, no? Tak, żeby opowiedzieć jakąś historię, I że żart coś powie prywatnego. Chyba. Tak. No, super, bardzo mi się to podoba. W ogóle tego w książce nie było. I to też fajnie jest rozegrane, bo to nie jest tak, że ona ma tylko jakiś pomysł, tylko ona to realizuje i to działa, nie? To pokazuje, że tak naprawdę prostym środkiem można nawiązać jakąś taką więź. Wiele zmienić, tak. Nawiązać więź, uczłowieczyć cały ten akt tutaj. Tak, jakoś a przy tym jednocześnie jest w taki śmieszny, absurdalny sposób pokazane, że była jednak wykorzystywana przez tą burdel mamę, bo to gryzienie było takie, a to w ogóle tak było, reakcja aktorki była tak przejmująca, że ja też się zdrygałam, jak ta kobieta ją gryzła. I ja też, jak ona potem drugi raz się ruszyła i Bella podskoczyła, to ja też popełniłam. Tak, odsuń się w ogóle, co ty robisz? I jeszcze mi się strasznie podobało to, że ona ten seks z Duncanem to miała taki
Jezu, miałam ochotę powiedzieć dziecięce, to byłoby okropne. Ale taki nastoletni. To jest jakby w tym sensie, że to jeszcze nie ma substancji w sobie, że to jest tylko takie, żeby się nasycić na szybko, nie? Szybko, szybko i o, jakie fajne. A taką prawdziwą intymność to ona nawiązuje dopiero z tą kochanką w burdelu. Była taka scena, kiedy ta kochanka leży naga i prawdopodobnie są świeżo po seksie, a czują się ze sobą bardzo swobodnie. Nie było wcześniej żadnej takiej sceny z Duncanem, kiedy oni sobie po prostu razem leżą po seksie, rozmawiają, coś tam robią takiego intymnego. I w ogóle nie z Duncanem, to było takie wyliczane, nie? To było jak... mechaniczne. Właśnie nawet... Tak, ale jeszcze to takie, że okej, ja chcę dojść jeszcze raz, nie? Tak, tak na zasadzie po prostu, że właśnie nie ma nic, w ogóle tam nie ma emocji, nie? To jest takie, że orgazmy są przyjemne, chcę mieć jeszcze jeden orgazm. Takie dziecięce, nie? Dziwnie takie to brzmi. Właśnie, tak. No. A znowu jak z tamtą leży, to oni nic nie muszą robić, tam nie ma, chyba tego stosunku nawet nie widać, nie, a może nie tam nie jakaś jest przewnik. Ale czuć tę czułość, czuć ciepło, tak. Czuć intymność, nie? Czuć... No. I jeszcze jedna jest rzecz mocno zmieniona w stosunku do książki i to jest istotne, że w filmie to jest tak, że to Godwin namawia tego chłopaka, żeby się ożenił z Bellą. Maxa, tak? On się Max nazywał? Czy nie? Tak, tak, tak. McKendall, tak. A w książce to jest zupełnie odwrotnie, że to on się jej oświadcza, wbrew woli Godwina i że Godwinowi to się w ogóle nie podoba i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem fajnie jest to zmienione, bo to pokazuje, że Max, jego jakby intencje były takie szczere, że on to tak trochę w sumie został zmuszony, bo nie myślał o niej o jako... W momencie, kiedy ona była jeszcze na etapie takiego naprawdę dziecka, to on no niby się zgodził z nią wziąć ślub, ale bardziej chyba, żeby się nią zaopiekować i dlatego, że Godwin tego chciał, niż dlatego, że ona go pociągała seksualnie i chciał uprawiać z nią seks. A w książce to jednak było wprost tutaj... powiedziane, że to o to chodzi. Tak, i Max McCandless jest troszkę też zmanipulowany, bo my wiemy, że on jest zafascynowany postacią Godwina jako tego genialnego naukowca, chirurga, który zrewolucjonizował naukę. Tak. I że on właśnie chce go poznać i gdy go poznaje i poznaje Bellę i zaczyna widzieć, że coś nie gra z Bellą, to też jest super, że jego ten ideał naukowca okazuje się nie być jednak... Właśnie widzi rysę na szkle, nie? Okazuje się nie być wcale takim idealnym człowiekiem i on zaczyna drążyć. To też jest takie naturalne, nie? Że facet, który jest zafascynowany nauką i ma te swoje ideały i nagle widzi, że koleś, którego gdzieś tam miał za swój wzór, ma jakieś brudne sekrety, że on w tym drąży, nie? Że konfrontuje go z tym. To było też takie bardzo emocjonujące dla mnie, nie? To było trochę jak z thrillera. Też świetnie wkomponowane i gdy on potem właśnie poznaje tę prawdę i tak jak mówisz, chce się nią zaopiekować, to też a propos tego wątku pedofilskiego, to super pokazuje ten kontrast, nie? Człowieka, który ma od początku nastawienie, że chce wykorzystać i człowieka, który tak nie wie do końca, co z tego wszystkiego wyniknie, ale stwierdza właśnie, okej, zaopiekuję się i poznałem cię i tam też jest ta fajna scena z tym, jak oni sobie te piłki rzucają, nie? Że Godwin tam mówi, że widzi, tak, że łączy ich jakieś uczucie i jest taka retrospekcja, tak, jak gdyby, że się bawią. On rzuca do niego piłkę, tą piłką on chyba w twarz dostaje czy coś i to jest takie właśnie, jak taka fajna przyjaźń, nie? Takiej, no on jest też, a w internecie mówią, że to jest grooming. Nie. I że to jest pokazany grooming. On też jest zwyczajnie nią zafascynowany, nie? Znaczy ja to tak bym odbierał, że no jest, rodzi się z tego jakaś tam miłość, ale no to jest taka fascynacja, no bo ona jest fascynującą tam postacią, w sensie i sposób, w jaki jest odegrana, ale no jest, no bo jakby jednym tylko z elementów tego, kim ona jest to, że jest taka niedojrzała na początku, nie? Że ma ten mózg dziecka, ale jednocześnie no, to jakby nie spłyca jej postaci. Znaczy, to spłycałoby jej postać, o, może tak. Spłycałoby jej postać, a ona jest ciekawsza niż to, niż nie wiem, no dorosła z mózgiem dziecka.
sensie... No. I to, że Max jak gdyby podtrzymuje te emocje i ta ich rozmowa na końcu, ona jest fajną klamrą też, nie? Gdy oni tam... Ona trochę podsumowuje tę swoją podróż, nie? I tam wymieniają te uwagi. To było takie urocze i w sumie mądre w miarę, nie? No. Tak. No i zresztą Bella Baxter ma też jakby kontrast jest do niej wprowadzony w postaci tej drugiej dziewczyny, która została tak samo potraktowana i wyszło z niej, no już tak się nie rozwijała pięknie jak Bella. Tak totalnie odcięta od tych bodźców, czyli ten idealny, to też jest w sumie ciekawe, bo to jest krytyka znowu tego takiego absurdalnej obsesji na punkcie obiektywizmu, nie? Że te takie totalnie laboratoryjne warunki badania dały efekt taki, że ona jest po prostu zombie, nie? Że ona jest... Ja bym powiedziała, że bardziej może krytyka wychowania takiego, które pod znaczy kloszem też, kontra no w sumie... takie, że wypuszczasz dziecko, które być może zostanie skrzywdzone, ale musi przeżyć pewne rzeczy, żeby po prostu dojrzeć. Tak, absolutnie też. A jak wam się podobał wątek tego męża? O, widzisz, no rzeczywiście o tym nie mówiliśmy. To był fajny twist, takiego, którego się no, nie spodziewałem i wzięło to z zaskoczenia. No ja się spodziewałam. Wątek męża ma najlepszą scenę w całym filmie, gdy oni siedzą przy stole i mąż mówi, że ma nadzieję, że będzie tak samo szczęśliwa jak niegdyś i Bella mówi... Tak jak wtedy, kiedy wyszłam z domu i popełniłam samobójstwo. Tak. I Jezu, to wow, 20 na 10. No. Najlepsza scena, zmiotła mnie totalnie z powierzchni. I jeszcze to, jak to było zagrane naturalnie, nie? Że im powieka nie drgnęła. Znaczy ja z całym tym wątkiem miałem tylko jeden, nie wiem, no powiedzmy, że problem, który wiąże się z ścisłym finałem. Bo znaczy, dlatego bardzo mnie ciekawi, jak ten finał wygląda w książce, to do czego też gdzieś tam pewnie dążymy za chwilę, no ale to już... Ale to powiedz wprost, nie? Chodzi ci o to, że ten kapitan, ten właśnie przemocowy mąż, który chciał z niej zrobić swoją niewolnicę i właśnie też ją trzymać pod kloszem, że został ogłuszony, a potem jemu też zrobiono transplantację, głowę kozy mu przeszczepiono, tak? Tak, znaczy to było super, ale nie podobało mi się to, że ten jego mózg Nie, że mózg kozy włożono do jego głowy. Ja się spodziewałem, że skoro on ma całkiem dobre ciało, to że tego Godwina mózg włożą do jego głowy. I to byłoby moim zdaniem idealne zakończenie. Znaczy pod tym względem, że Godwin miał tego raka. No, ale on już mierzył chyba wtedy. Ale tam tak świeżo, nie? Od 5 minut dopiero. No, ale ale to można było zmienić, nie? W sensie można to było jakoś dopracować, czy tam spiąć, zsynchronizować te linie czasowe. I dla mnie to by się fajnie spinało, bo mieliśmy wątek właśnie tego umierającego Godwina, który ma nowotwór, sam wcześniej robił transplantację, teraz ona chce zostać chirurgiem i gdyby ona dała mu jakby drugie życie przez drugie ciało, dla mnie to pięknie by się spinało. A dostaliśmy tą kozę, która była śmieszna i satysfakcjonująca w jakiś sposób, nie? Ale znaczy, taka... Nie wiem. Nie jestem pewna, czy to tak dobrze by się spinało, ponieważ Godwin jednak w moim odczuciu zrobił coś niewybaczalnego. Nie? Tak. Nawet na standardy tego świata. Nawet tak, dokładnie. Tak, bardzo dobrze to ująłeś. On jednak nie zasługiwał. On może zasługiwał na jakieś wybaczenie i mu Bella wybaczyła, ale żeby mu dawać drugie życie, to była trochę przesada, moim zdaniem. Bo on nie zasłużył mimo wszystko. Ale wiesz, w kontekście całego. Znaczy, ja to jakby nie chcę. I inna rzecz, Pawle, że gdyby on chciał, to sam mógłby pewnie jakoś to zainicjować, nie? W sensie, sam by sobie tylko nie przeszczepił tego mózgu, ale. Jako ten właśnie światowej sławy chirurg, czy przynajmniej na tam Wielką Brytanię, tak wielka osobistość, myślę, że mógłby to zorganizować, więc, ale to nie o to chodziło, nie? Bo to nie chodziło o to, żeby przedłużyć to życie. Myślę, że on był jakoś tam spełniony. Tak, tylko, że w kontekście jego postaci, no nie uważam jakby, żeby musiało to moralnie być wszystko tutaj idealnie, bo ten film generalnie na tym nie polega, nie? Że postacie, nie wiem, mają dostać co ale im się należy. Ale dlatego właśnie, że to nie ma być moralnie, to wydaje mi się, mamy ten akt, nie? Że bo to też jest akt taki... Tak. Tylko to chciałem powiedzieć okrucieństwa. Tylko to był taki drobiazg, nie? To nie takie, koza.
A jakby Godwin był postacią, której bardzo dużo z życia odebrano, nie? W sensie, no kurde, nie miał tego żołądka, nie miał jakiegoś popędu seksualnego i nie miał masy innych rzeczy, które mu ten ojciec odebrał, i gdyby ten dostał ciało człowieka, który jest w pełni sprawny, byłoby to interesujące moim zdaniem po prostu. I takie, no, spinałoby to dla mnie. Nie twierdzę, że mu się to należało, no bo no, jest to postać, jaka jest. Ale... Wtedy byśmy musieli mieć sequel, nie? Ja bym chciał wtedy. Jeszcze biedniejsze istoty. Nie, to już było istoty klasy średniej. Znaczy mi się w ogóle ten wątek zgęsił jakoś. Znaczy tak w pierwszej chwili, jak to powiedziała, chyba ona to powiedziała, że zróbmy tak, to myślałam sobie, o, śmieszne. A potem jak on już skubał tą trawę, to było dla mnie takie, nie wiem dlaczego, ale pomyślałam kozą. Co? On jest kozą, nie gęsią. Aha, dobra, sorry. A nie wiem dlaczego, ale pomyślałam sobie w odwrotną stronę, że jego mózg się znajdzie w kozie i że to będzie dla niego kara, że on będzie mógł tylko sobie kicać. Jak pokazali odwrotnie. Do jakoś... Ale nie, bo jego mózg jest nic nie wart, nie? Bo to jest właśnie taki człowiek stracony, nie? To jest jeszcze gorszy socjopata. Ale w tym momencie to koza jest ukarana tym, że nagle się stała, ma ciało człowieka, a on nie jest ukarany. On po prostu stracił życie i to tylko jedna jest kara. Wiesz, o co chodzi? No i bardzo dobrze. W każdym razie w książce nie było tego wątku. Znaczy był wątek męża, nie pamiętam, jak to się w końcu rozwiązało, ale też było z tą łechtaczką, że chciał jej to wyciąć. Przy czym to było tak, że w filmie chyba to tak było rzucone troszeczkę, jakby że nie do końca chyba było wiadomo. Taka była tylko krytyka, że ona lubiła dużo seksu. A w książce to było tak, że on w ogóle uprawiał seks z prostytutkami, nawet jednej zrobił dziecko, a z nią nie chciał, bo ona była żoną, a z żoną to ewentualnie tylko, żeby dziecko zrobić, ale żeby tak na co dzień to w ogóle nie. A ona chciała, jakby ona chciała po prostu uczyć z nim jak z mężem, czyli uprawiać seks, ale tak normalnie. Nie było, jakby to chodziło o to, że ona miała zostać okaleczona za naturalny popęd, a nie za taki, powiedzmy, nimfomański czy coś. Ale tutaj przecież on też w sumie nie wie dokładnie, nie? Co i jak jest z jej popędem, więc on to tak bardziej robi jako jakąś swoją... no zachciankę, nie? W sensie chce ją okaleczyć. To właśnie on nie ma ku temu szczególnych podstaw, po prostu na zasadzie coś za bardzo kicasz właśnie, tak? Jesteś za bardzo samoświadoma, więc... Nie. Mam jakąś... Nie. W sensie, że jakby ten pomysł z łechtaczką nie pojawił się później, tylko jeszcze ona dlatego się zabiła przez to, że miała być okaleczona. Nie wiem, jak chyba... To było sprzed tego? Ja zrozumiałem, że to teraz on się konsultuje z lekarzem, że żona mnie nie słucha. Nie. Znaczy, no kurde, to może ja coś źle zrozumiałam, bo ja to jakby z książki... W filmie to się nie pojawia wcześniej. W filmie to się pojawia na zasadzie on ją zamyka w domu. Pojawia, ona mówi, że nie chce być zamknięta, a on wtedy... A powód, dla którego ona się zabiła, co było na samym początku, nie powiedziano, jaki jest... Ale był to właśnie taki, że ona jakby chciała uniknąć tego okaleczenia. Że ona uciekła z domu. A ja zrozumiałem, że ona po prostu miała go dość. Nie chciała mu rodzić dziecka i żyć z nim przez resztę życia. W filmie to nie było podane wprost, aczkolwiek to ma sens. Mhm. Aha, dobra, to ja mogłam sobie coś dopowiedzieć, bo znałam książkę, ale... W filmie nie ma wątku seksu sprzed, jest tylko wątek ciąży sprzed. Samobójstwa. A jest wyjaśnione samobójstwo? No właśnie... Nie. No po prostu tylko tyle, że ten mąż jest jakimś totalnym despotą i tu wulgaryzmy, tak, sobie wkleić jakieś, bo jest po prostu gnidą straszną, tak? To zgadza się. Dobra, to nie wiem, to musiałam coś dopowiedzieć. No bo generalnie w książce... A czym się kończy książka ostatecznie? Książka się w ogóle kończy w ten sposób, że jest jakby takie podskryptum w postaci wyjaśnienia, czy tam listu tej Wiktorii, znaczy Belli, której ona w ogóle... Wiktoria, czyli jej imię sprzed samobójstwa. Tak. Którym ona tłumaczy, że to w ogóle cała ta książka to jest jakieś banieluki wymyślone przez jej męża.
że nic z tych rzeczy nie miało miejsca, a ono to jest w ogóle, no to, i ona właśnie tam opisuje różne rzeczy, w ogóle w pewnym momencie zaczyna coś opowiadać o takie jakby socjalistyczne trochę w duchu rzeczy, coś tam o klasie robotniczej i coś tam, i że ona całe życie, znaczy nie całe życie, tylko jakby od momentu, kiedy ona miała ogólnie ciężkie życie i tam były różne jakby cała jej historia, ale od momentu, kiedy poznała Godwina, to się zaangażowała powiedzmy w aktywizm i że jakby została tą jedną z pierwszych lekarek, była tam sufrażystką i walczyła o dobro, poprawę jakby warunków życia klasy robotniczej i coś tam, a jej mąż napisał taką głupią historyjkę stylizowaną na wiktoriańską tylko dlatego, że mu było źle. Chyba, no właśnie ona tam nie do końca było wiadomo dlaczego, ale że to jakieś nonsensy i że właśnie że w rzeczywistości to było tak, że ona wzięła z nim ślub, dlatego że nie mogła wziąć ślubu z Godwinem, ponieważ on miał syfilis i ona nie mogła uprawiać z nim seksu, bo by się zaraziła. Także jakby w zasadzie ten list to wyjaśnienie Wiktorii jakby no, zadaje kłam wszystkiemu, co było wcześniej. Mhm. Nie podoba mi się ten pomysł w ogóle. Mam do niego pewne... Znaczy, z pierwszej chwili mi się... W pierwszej chwili pomyślałam sobie, że to jakby przecina wszelkie dywagacje na temat tego, czy to jest książka pedofilska. Z tymi, bo jakby książka jest troszeczkę inna, jeżeli chodzi o te elementy. I ta krytyka tego całego wątku uprawiania seksu z niby dorosłą kobietą, a w sumie dzieckiem jest jakby taka niezbyt wyraźna. Nie ma tej krytyki zbyt mocno. Bo główny bohater no, ma chęć, że tak powiem, od samego początku na Belle. A jednocześnie w sumie zakończenie pokazuje, że w ogóle nie było jakby tego problemu. Więc, więc tak się robi takie nie wiadomo co. Ale z drugiej strony no, mi się osobiście w ogóle nie podobały te wszystkie zabiegi, które miały sprawić, że to wyglądało jak coś, co było, że jak było rzeczywistością. W sensie, że ta errata udająca prawdziwą i ten list i ten wstęp i ten list na koniec i coś tam. To mi się wszystko nie podobało, bo to są takie mam wrażenie rzeczy, którymi się fascynowali literaci właśnie w tym początku postmodernizmu, a teraz to już tak, no nie wiem, no ja to po prostu tego nie lubię. Moim zdaniem tak trąci myszką już niestety. No ta książka, jak już mówiłam, w latach 90. się ukazała. I w ogóle może jeszcze przy okazji powiem, że bardzo istotnym tematem tej książki jest Glasgow i że reżyser mówił, że celowo jakby to wycięli, bo jakby poszli w zupełnie innym kierunku. I wydaje mi się, że ogólnie w interpretacji tej książki jednak trzeba brać pod uwagę jakby kontekst całej twórczości autora, bo z tego co wiedziałam, to dla niego pewne rzeczy były ważne, między innymi właśnie no, ten cały wątek, który mi się wydawał strasznie doklejony na siłę, ten wątek poprawy bytowania, warunków bytowania klasy robotniczej i takie właśnie rzeczy, bo też były na przykład takie bardzo długie, obszerne fragmenty. Na tym etapie historii, kiedy ona jest na statku i poznaje filozofię, to takie długie fragmenty są rozmowy jej z tymi bohaterami. Tylko w filmie to była starsza kobieta i czarny mężczyzna, a w książce to byli jacyś dżentelmeni generalnie. I jakieś długie po prostu dyskusje o polityce mieli. I to było tak na siłę wklejone. Widać, że autor chciał swoje po prostu poglądy przekazać w ten sposób. Ale no, moim zdaniem to literatura tak nie działa, że po prostu, wiesz, jakbym chciała czytać o tych tematach, to bym przeczytała sobie jakąś literaturę faktu, a nie, że nagle jakieś, tak jakby, nie wiem, o bieżącej polityce ktoś w dialogu sobie omawiał. I jeszcze w filmie to fajnie zagrało, bo w filmie jest, to jest ten motyw, kiedy ona właśnie chce się edukować i ona tak trochę liźnie w jednej filozofii, drugiej tam jakiegoś poglądu innego i to też pokazuje w sumie coś, co rzeczywiście się dzieje, nie? Że człowiek się może czymś na moment zachłysnąć, potem pozna jakieś inne poglądy i może przejść do nich, nie? I potem tak
że czasami to jest taki płynny proces skakania po prostu po kolejnych ideach, które gdzieś tam do nas trafiają. Czasami jakiś konflikt tych idei się pojawia i to jest tylko liźnięte, ale też właśnie moim zdaniem tak całkiem sprawnie pokazane w filmie. A tak jak mówisz w książce, no to brzmi rzeczywiście Dla mnie to było zbyt konkretne. To nie było jakieś pokazanie filozofii takich ogólnych, że i rozwoju coś tam, tylko to było takie, jakby się rozprawiał z jakimiś bardzo konkretnymi sprawami, którego tak żywo interesowało po prostu politycznie. I takie to było, no czułam, że czytam nagle w ogóle coś zupełnie innego, co jest doklejone po prostu do książki. I nie jest, i nie wchodzi w żaden sposób w zasadzie w inne główne wątki czy motywy tej książki. Także fajnie, że moim zdaniem to, co wyciągnęli twórcy filmu z tej książki, to wyciągnęli wszystko, co jest najfajniejsze w niej. I to, co było, i to, co mnie drażniło, co mi się nie podobało, co wydawało mi się mocno problematyczne, to oni to usunęli. Więc ja oglądałam ten film i myślałam sobie, że to zmienili, super. Jakby każda zmiana mi się podobała w zasadzie. No, tak brzmi, nie? Dlatego też się nie wcinam tutaj, bo czaję i nie mam ochoty teraz sięgać po tę książkę. Ja również. Szczerze mówiąc. Ale to dobrze, właśnie byłem ciekaw tych różnic i fajnie, że nie muszę już tego czytać. W sensie nie, że jestem wrogiem tej książki, no ale jest ileś innych. A film mi się podobał i jakby dla mnie on... Nie czuję potrzeby wgłębiania się w tę książkę, szczególnie jeśli już wiem, jakie są te różnice, bo ten film po prostu sam w sobie dla mnie był po prostu szalenie satysfakcjonujący. Był. I chyba tą myślą zakończymy. No. Dobrze, bo już mam chrypkę. Krótki podcast jak zwykle, nie? No. Jakie tam 2 godzinki gadania łącznie? Nie, ile mamy? Nie, no 1,5 to... Znowu będziemy mieli łapki w dół na YouTubie, bo ludzie potem, jak widzą taki długi podcast, to myślą, że to jest film piracki po prostu. I autentycznie te osoby, które szukają pirata na YouTubie, w ogóle kto szuka pirackich nowych filmów, nie? W sensie premier na YouTubie, to ja nie wiem, ale te osoby nam zostawiają zawsze łapki w dół, nie? I te filmy mają więcej wyświetleń, ale też mają łapki w dół nagle. Inne niekoniecznie, a tutaj... Różne są sposoby, w jakie można się rozczarować człowieczeństwem, nie? To nie jest najgorsze, tak. Tak, nie trzeba do Aleksandrii jechać. Wiesz, no i tak nie zarobisz już na tym podcaście, więc... też racja. Dobra, ale żarty żartami. Serio, dzięki, że nam się udało pogadać i w sumie czasami 3 różne perspektywy, czasami pełna zgoda. Fajnie, bo to też jest taki film, który w sumie trochę szkoda go obejrzeć, nie? I po prostu skończyć przygodę z nim. Fajnie jednak jest sobie to w głowie gdzieś tam ułożyć i dlatego autentycznie się cieszę, nie? Że udało nam się jeszcze w większym gronie, bo to też po pierwsze myślę, że nagranie jest ciekawsze i ja w głowie teraz czuję, że mam to ułożone i na dłużej to ze mną zostanie. Też tak sobie myślałem przed nagraniem, że ja bym chętnie to zobaczył drugi raz w kinie, ale nie teraz od razu, tylko tak za pół roku, za rok, może na jakimś maratonie, że coś pewnie szanse są niewielkie, ale tak, żeby to się trochę zatarło, żeby znowu móc to odkrywać, ale jednak z tą wiedzą, do czego to prowadzi, żeby te smaczki, nie, gdzieś tam odkodować. No pewnie w kinie nie będzie takiej okazji, ale może w jakimś streamingu czy coś kiedyś, tak na zasadzie takiej trochę gry z filmem, z reżyserem, z twórcami, nie, żeby jeszcze więcej jakichś mrugnięć oka, jak ta właśnie scena z cynikiem, kreśle cudzysłów, nie, czy te takie frankensteinowe nawiązania, żeby je jeszcze bardziej docenić, już tak na spokojnie, bo w trakcie seansu ja mam wrażenie, że to był trochę ten rollercoaster emocji i że ja byłem przebodźcowany jednak, nie, i że masa rzeczy na pewno mi umknęła, a tak to w sumie może nawet i w domu wtedy, żeby móc zrobić stop klatkę, nie też na tych kadrach poszczególnych. No to tak też to może się sprawdzić. Tymi z gołą aktorką, tak? nie na tych akurat. Znaczy... nie będę narzucał. Słuchajcie, jeszcze a propos krytyki tego filmu, to gdzieś przeczytałam opinię, że w ogóle jak oni mogli nagrać tę scenę, że ci chłopcy oglądają ją, jak uprawia seks z ich ojcem. Przecież to jest trauma dla tych dzieci, że oni to oglądali. O mój Boże, w ogóle tej osobie nie przyszło do głowy, że jakby magia kina. Oni na pewno nie musieli tego oglądać. Oni mogli to zagrać, że to oglądają. No tak.
Ale ogólnie chciałam tak... Nie trzeba przerwać podróży, by się rozczarować ruskością. Podajesz kolejny przykład. Tak jednym zdaniem jeszcze powiem, to jest jednak film, który będzie, wydaje mi się, budził emocje, bo jednak jest taki transgresyjny w pewnych aspektach i jakieś tam tabu łamie, więc myślę, że dyskusja o nim zawsze będzie ciekawa. Tak, nie lękajcie się łamać tabu, znaczy zależy jakiego. I ja chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, bo skoro Szymas nawiązałeś do tego oglądania ponownie, też od razu za mną to jakoś chodziło, że chętnie bym ten film jeszcze raz zobaczył, ale ja zrobię inną rzecz i obejrzę w końcu po prostu inne filmy tego reżysera, bo ja ich nie znam. Autentycznie nie widziałem nic, co on wcześniej nakręcił, chociaż słyszałem tytuły, ale je zignorowałem. A to możemy ponagrywać, nie? Bo ja tylko Zabiciu Świętego Jelenia, który też mną wstrząsnął w trakcie sensu. W sumie mogę nawet do niego wrócić może po dlaczego latach, nie? Bo... Dlaczego nie? Ty jestem zainteresowany tym jego kinem. Tylko mamy znowu wiele planów na ten rok, więc ja proszę nie rozgadujcie, bo znowu będą łapki w dół. Dobra, nie no to o to chodzi, nie? Właśnie. Zostawcie łapkę w dół i do następnego. Tak, wam jeszcze raz dziękuję za udział. Słuchaczom, słuchaczkom dziękuję za wysłuchanie naszej długiej rozmowy i tradycyjnie już będę życzył wszystkim klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Cześć! Cześć!